Siema, witam cię serdecznie, drogi widzu na kanale Szateł. Kto nie subuje, ten pała. Dzisiaj będziemy sobie oglądać od Gonciarza film. Pracowałem na Kasie się nazywa. Kasiu, wróć. Po raz setny. No nie wiem, zobaczymy, czy Gonciarza odkleiło? Czy może zaczyna się naprawiać mentalnie? Zobaczymy, zobaczymy. Zapraszam was oczywiście na Twitcha. Twitch.tv/diabeł6. Go porą wieczorową na transmisję na żywo. Teraz lecimy. Siemanko. Dzisiaj porozmawiamy na poważnie, więc zdejmuję to pole siłowe żartów, które trzymałem włączone przez długi czas. Kiedy Daria Dąbrowska opublikowała swoje filmy na mój temat pod koniec września zeszłego roku, później do tego... Gonciu to w ogóle się odkleja? Znaczy myślę, że kurwa Cody, to on odklejony to już jest dawno. Wydaje mi się, że jedyne co może zrobić teraz to, nie wiem, się przyklejać co najwyżej. Włączyły inne dziewczyny. Od początku miałem wrażenie, że coś, że jest tam jakiś czynnik X, którego nie jestem w stanie zobaczyć. I myślę, że do dziś, jak ludzie pamiętają tamtą aferę, to czują, że coś nie gra. Ciężko powiedzieć co. Tak, że czegoś nie wiemy o tym, co tam się wydarzyło, nie? Te dziewczyny walczyły ze mną jak lwy, rzuciły się naprawdę z całym impetem. Głęboko wierząc, że robią dobrze. Przy czym każda walczyła o wszystkie pozostałe, a każda trochę kłamała. Tak jakby zupełnie ktoś dolewał oliwy do ognia z drugiego rzędu, nie? W całym tym ferworze tych wydarzeń jedną z osób, które zapostowały coś na mój temat, była Kasia Meciński. Ja, wiedząc jaką mamy wyboistą relację, od 10 lat prowadzimy razem firmę w Japonii. Wciąż jesteśmy jej współwłaścicielami. Wiele mieliśmy po drodze konfliktów, mniejszych, większych. Zerwaliśmy ze sobą w 2018 roku. Ale mi teraz wala banie, że cały czas ten kurwa temat Kasi jest ciągnięty. Po co oni cały czas ciągną te tematy takie? Po co? Po co to zaczynać? Po raz 159. Puściłem to mimo uszu, bo pomyślałem, dobra, leżę na deskach, kopnęła leżącego, ziobro zaskoczenia. Ale kiedy opublikowałem film na temat Darii Dąbrowskiej pod tytułem Stalkerka, 2 miesiące później, Daria jeszcze przed zobaczeniem tego filmu zapostowała pewne instastory. A dobra, bo ja nie strzeliłam, teraz dopiero się dowiedziałam, że Gonciarz jakiś film wrzucił. Pytanie, czy się będę odnosić. Powiem tak, nie wiedziałam... No nie, Boże, bagatelizowanie problemu, jak zwykle na sam początek. Po chuj mówić coś takiego, jak próbujesz się tłumaczyć. A, sorry, teraz daję znać, bo nie widziałam, że ten, że było, kurwa, ale lipa, nie? To nie jest ta laska, co takie dziwne informacje na temat Gonciarza puszczała, co tam się nic nie spinało do końca? Chyba jest ona, nie? Z tego filmu, ale podejrzewam, co tam mogło być, bo w momencie, gdy Kasia Meciński już z nami rozmawiała i Krzysiek o tym nie wiedział, to wysyłał jej te wszystkie absurdalne teorie na mój temat. Kiedy Daria Dąbrowska opublikowała swój film obronny, okazało się, że miała wsparcie Kasi od długiego czasu. Miała bardzo dużo screenów od Kasi. Screenów nie tylko, że Kasia wysłała jej dowody na Darię, które ja miałem, ale również wysyłała jej screeny moich prywatnych rozmów z Kasią na temat innej dziewczyny. Najstarsze z nich pochodziły na ponad rok przed dramą. Więc, słuchajcie, bo żebyśmy mieli dobry obraz sytuacji. Moja wspólniczka w spółce udostępniała moją prywatną korespondencję osobie trzeciej, o której wiedziała, że jest mi nieprzychylnie nastawiona i która ma złe zamiary wobec mnie, ponieważ sam Kasię w tym temacie ostrzegłem. Moja mama po zobaczeniu tego filmu zadzwoniła do mnie i powiedziała: ta Daria mówi o Kasi jako swojej szefowej. Matczyna intuicja, nie? Ja tego jeszcze wtedy nie widziałem. U nie, czyli Kasia zaplanowała całą intrygę? Z kurwa top Polakiem? Co? Cofnijmy się na chwilę do marca 2023. Tak jak mówiłem, moja relacja z Kasią zawsze była wyboista, zawsze była trudna. Prowadzenie wspólnie firmy w momencie, kiedy jesteś po związku, wymaga zagryzania zębów, jakiegoś takiego wzajemnego szacunku, pewnego zawieszenia broni. Wiecie, no to it's complicated, pod każdym możliwym względem. Ale w marcu zeszłego roku miałem taki silny przebłysk intuicji,
który skonfrontowałem z Kasią. Przebłysk intuicji polegał na tym, że tak jakby zauważyłem, że ona cały czas trochę odwraca uwagę od miejsc, gdzie nie chce, żebym spojrzał. To znaczy, kiedy zadaję jakieś pytanie, to odpowiedź jest taka trochę w bok. I jakby i ja przez lata się dawałem w ten sposób trochę manipulować. To znaczy, nie patrzyłem tam, gdzie ona nie chciała, żebym patrzył. Nie? To jest takie, wiecie, jak się robi sztuczkę magiczną, to się robi ją tak, że tutaj się macha czymś, żeby wszyscy patrzyli tutaj, a tak naprawdę drugą ręką się wyciąga komuś portfel z kieszeni. I cała ta Pandora wokół mnie to było coś takiego. Skonfrontowałem się z Kasią, powiedziałem jej, dobra, ja już rozumiem, co ty robisz. Już to zacząłem widzieć, bo jak już to zacząłem widzieć, to po prostu każda wymiana mailowa zaczęła iść po prostu jak orka na ugorze, bo okazało się, że jak ja nie idę w ten taniec, którego ona po mnie oczekuje, no to nagle stoimy w miejscu, bo po prostu 20 maili, 70 maili jesteśmy w stanie wymienić na jeden temat i po prostu coś nie działa. Powiedziałem jej, że to jest koniec jakby takiej relacji między nami, że możemy kontynuować, ale oczekuję po prostu szczerości, odpowiadania na pytania i tak dalej. Napisała wtedy do mnie Kasia Meciński. Tak, Kasia Meciński napisała wtedy do mnie sama z siebie. Hej, znajoma mi wysłała twój film o Krzyśku z TikToka. Ona jest też po przejściach z nim. Jest wielu z nas pod wyższami. Myślę, że rozumiem, że to trauma z dzieciństwa. Cały związek mu kłamie, mówi mu, żeby mnie zostawił, żeby się po prostu nie odzywał, ale on w pełni swojego narcystyzmu, whatever, mi pisze, że robi mi przysługę zasiewaniem tego w mojej głowie, żebyśmy kiedyś mogli... Co? Ponieważ Kasia Meciński i to, jak Krzysztof ją postrzegał, też zmieniało się. Napisała od razu w tonie, że jest wiele skrzywdzonych przeze mnie dziewcząt. Tak się jej nagle przypomniało. Ja widząc, ktoś mnie tam uprzedził, bo to był taki moment, że Daria publikowała jakieś TikToki tak na mój temat, ale nie na mój temat, więc ktoś mnie tam ostrzegł, że Kasia skomentowała jeden z tych TikToków, więc ja się parę dni później odezwałem do Kasi, mówiąc, no wiem, że jesteśmy skłóceni jakby i tak dalej, to jest ani pierwsza, ani dziesiąta nasza kłótnia, ale proszę uważaj, bo ta osoba ewidentnie ma pewne złowrogie zamiary wobec mnie. Kasia mnie zapytała, czy mam jakieś dowody na to. A, jeszcze... No właśnie, a czy masz na to dowody? Skoro no już wykurwiasz z taką prywatą i wszystkim, tam pokazywali screeny, próbujesz się bronić, to pokaż screeny. Zapytałem ją, czy rozmawiała z Darią już. It was super fucked up for me on an emotional level because Daria coached me to break up with more and more. And now she's coaching to get back at me for it. Well, I don't have the mental space to get involved in this with you. So good luck, it's okay. Ale kto to kurwa jest? To jest kto jest kim? Bo to jest zdjęcie jakby Krzyśka, czy to jest zdjęcie tej Kasi? No, but I saw her video on TikTok and I commented it. Okay, czy to jest Kasia? About me? It seems so. But this stuff has happened before with others, no? So just maybe don't get too into it and keep yourself like healthy through this. And let's spill this over on me too much because contact between us like this just builds fake trust for you that doesn't last. Powiedziała, że nie. Co było kłamstwem wynikającym... Że nie skomentowała, tak? Wiemy to już ze screenów, które opublikowała Daria, że już wtedy Kasia rozmawiała z Darią. Kasia mnie zapytała, jakie mam dowody na to, że Daria coś kombinuje. Ja jej te dowody wysłałem. I zgadnijcie, co zrobiła z nimi Kasia. That holds still. She built trust by calling... Była dziewczyna Krzysztofa. Manipulating narcissist. Jakie to miało uzasadnienie? Skonfrontowanie jej z prawdą? A to są nawet dokładnie te same screeny, co kurwa on wysłał, tak? Z tego, co rozumiem. Bo nawet są tak samo wyblurowane, ty. Jakie to miało uzasadnienie? Skonfrontowanie jej z prawdą? Czy po prostu wysłała jej, żeby ją bardziej podkurwić na mnie? Wśród tych screenów, które Kasia wysłała im, były też właśnie screeny, gdzie pisałem o innej mojej byłej dziewczynie, przechodząc z tamtą rozstanie, więc to wszystko było tak powybierane, żeby po prostu jak najbardziej te dziewczyny zantagonizować przeciwko mnie. Takie jest moje zdanie. Po tym, co widziałem z filmu Darii.
W międzyczasie zaczęły się... Ja tak by the way chyba pierwszy raz w życiu słyszę słowo antagonizować w zdaniu. W zeszłym, teraz jesteśmy marzec, potem następne miesiące zeszłego roku. Wtedy się zaczęły dziać w naszej japońskiej firmie dziwne rzeczy. Nagle zobaczyłem, o, nasi pracownicy są na wyjeździe na narty. A ja jestem w Japonii i nikt mi nie powiedział, że nasza firma płaci za wyjazd na narty. Dla wszystkich pracowników naszych. Nasi pracownicy w pewnym momencie przestali mi odpisywać. Jak się dowiedziałem niedawno, Kasia poinstruowała ich, żeby mnie ignorowali. W pewnym momencie, to już jest lato zeszłego roku, ktoś mi powiedział, ej, słyszałem, że zmieniliście adres siedziby. Ja będąc w Polsce mówię, tak? Ja nie słyszałem. Okazało się, że Kasia zmieniła adres naszej firmy, a kiedy ją konfrontowałem z tym... Tak szczerze, ja mu wierzę, szanuję gościa, wiecie mi tylko co i jak, to zaraz go będę wspierał. Znaczy kurwa, to jest na zasadzie takiej, że oni wydają się obydwoje pierdolnięci. No zawsze w takich sytuacjach jest wina po obu stronach, nie? Widać było, że Krzysiu miał tam problemy z narkosami, nie? I odpierdalaniem dzikiego szajsu. Był bardzo łatwowierny z tego, co widzieliśmy po tych wszystkich screenach i tych babkach, co tam się wypowiadały przy Pandorce na jego temat. No i wydaje mi się, że Kasia też była taką raczej silną kobietą, która nad nim kurwa próbowała trzymać łapę, nie? On ogólnie chyba takimi kobietami się lubił otaczać. Tym i pisałem do niej, jaki jest adres naszej firmy, gdzie są nasze rzeczy, to przez tygodnie zwlekała z odpowiedzią, a po paru miesiącach odpowiedziała wymijająco, tak żeby mi tak nie miał do tego dostępu. No też aż tak bardzo bym nie generalizował, Jorgus. Nie wszystkie kobiety też mija. No. Także tak. We wrześniu zeszłego roku zacząłem już bardziej intensywnie w tym grzebać, bo po prostu widziałem, że dzieje się jakieś szaleństwo na moich oczach. Zacząłem w tym intensywnie grzebać, zacząłem... Nie prowokuj tego, kochanie. Mailować z naszą... Ale no, nie wszystkie kobiety też mnie... Tak, ty nie jesteś taką żywią wcale. Japońską księgowością. Ale miałem ochotę powiedzieć co innego. Ale to dla żartu tylko. Nieważne, nieważne. I w pewnym momencie ta księgowość też jakby nagle tak dała mi taką stopkę, że już nie będą ze mną rozmawiać. Dwa tygodnie później Daria opublikowała swój film. Pewnego wrześniowego dnia dostaję maila od Kasi, że zdecydowała, że zamykamy firmę i jak... no w sensie, jak będziemy to robić, nie? Odpisałem, okej, okay, no dobra, to jest twoje zdanie. Możemy zamknąć, jeśli odpowiesz na moje pytania na zasadzie, co tam się dzieje, co się wydarzyło, o co w ogóle w tym wszystkim chodzi. 4 godziny po tym, jak odpisałem na tego maila, Daria opublikowała swój film. No i dochodzimy do samej akcji, w której... W ogóle, dlaczego ma kurwa taki setting aktualnie, nagraniowy? Czemu to, bo to jest gościu, który zazwyczaj wszystkie swoje filmy... Co to kurwa za reklama w ogóle? Czemu się pokazał leniwiec, który wygląda tak samo jak Krzysztof Gonciarz zabulony? Co tu się odjebało? Ja pierdolę, good timing. Akolita, jest, jest. To jest gościu, który zawsze ma przemyślane wszystko w filmie, nie? A tu nagle ma takie ułożenie z dupy. Tak jakby chyba próbował się postawić też troszeczkę w roli tej ofiary, nie? Tak jakby to trochę tak pokazuje, że jest w jakimś chuj w jakim miejscu, wcale nie jest tak super jak było, widzicie to? Układ był taki, najpierw była Daria, potem była Kuczewska. To jest kurwa w jakimś kantorku zajebanym. Kasia opublikowała... Dzisiaj olewamy fanboy, bo będziemy się brali za Elden Ringa, ale jutro będę na pewno. Temat 2 dni po samym takim pierdolnięciu głównym. Więc można by było powiedzieć, że już nawet nie trzeba mnie było dobijać w tamtym momencie. Po co w ogóle to robiła? To dała takie cholera wie co. Rozpuszczenie plotek na mój temat, podbicie plotek na mój temat. Słuchajcie, jestem tak zawiedziony światem, że świat to łyknął w dużej części. Bo sporo ludzi od razu napisało o Kasi, że co, nagle ci się przypomniało 6 lat po waszym rozstaniu, że koleś jest przemocowcem? Nie? Czy wy w ogóle macie jeszcze tę firmę w Japonii? Co ty w ogóle robisz? Dlaczego? Czy tak się załatwia sprawy jako wspólnicy? No i właśnie. A druga część świata łyknęła to na zasadzie, ej, no tamte dziewczyny to są jakieś tam, wiecie, młode ten, ale Kasia to jest głos rozsądku i autorytet w sprawie wypowiadania się, kim tak naprawdę jest Krzysztof Gonciarz. W jakim kurwa świecie żyjemy, że
osoba, która jest byłą dziewczyną, wspólniczką, jest autorytetem do moralnej oceny mężczyzny. Przecież to jest ostatnia osoba, która będzie obiektywna w takiej sytuacji. Ponieważ jest to jedyna osoba, która ma jakiś materialny, finansowy interes. Jest głupa, tak, z upadku Krzysia, nie? Kurwa, pojebane. Nie wiemy jaki, nie? Nie wiemy jaki, w sensie nie było powszechnej świadomości jaki. Interes był taki, żebym zgodził się zamknąć firmę w najgorszym życiowo momencie, jak na torturach, nie? Tu mnie torturują, a tutaj podpisz glejt, który jest dla ciebie niekorzystny, bez zadawania mi zbędnych pytań, co się tam wydarzyło. Mój tata wtedy do mnie zadzwonił i powiedział mi taką rzecz, że największym szokiem i największym rozczarowaniem i największym w ogóle nie wiadomo czym jest udział Kasi Meczyński w tej operacji. To są słowa mojego taty teraz. Ona jeszcze rok wcześniej brała od nas klucze do mieszkania w Krakowie, żeby spać w naszym domu. Moi rodzice poznali jej rodziców, wtedy oni się wcześniej, wiecie, no po prostu znajomi, jesteśmy w ekipce, tak? I nagle jej się przypomniało. Powiem wam coś jeszcze lepszego. Kasia i Daria poznały się przeze mnie na festiwalu On Air w Warszawie. Zgadnijcie, skąd Kasia miała bilety i jej chłopak. Ja je zaprosiłem. Dostałem bilety od organizatorów, napisałem do Kasi: ej, wpadnijcie z Kubą, ja będę z Darią, coś ten, wszyscy się poznamy, będzie fajnie. Nie śmierdziały wtedy bilety od Bestii z Tokio. Piękne zdanie, nie śmierdziały bilety od Bestii z Tokio. Ale coś się po drodze zmieniło. Przeczytajmy ten post, wiedząc to wszystko, co wam powiedziałem. Ej, Wąsik, zrób mi zdjęcie, żebym wyglądała jak świeżo uratowana z pożaru ofiara przemocy, nie? Wczoraj spędziłam dzień z natłokiem myśli w stresie i z lękami przed tym, co może się jeszcze wydarzyć. Dostaję od was napływ. Jest w wielkim szoku i niedowierzaniu, że wydarzyło się coś, w czym uczestniczyła od pół roku. Dostaję od was napływ wiadomości. Jest tam wszystko od wsparcia, obwiniania, szoku, trochę śmiechu, pogubienia w tym, co się dzieje, zarzucania mi, że nie biorę pod uwagę jego zdrowie psychiczne, dużo założeń, rozumiem, pewnie chcecie zrozumieć, co się stało i może być ciężko, szczególnie jeśli był to dla was autorytet. I tutaj jest moment, w którym już jest headshot, nie? Od razu już jest spisanie mnie na straty, już był dla was autorytet. Czy to jest język, którym mówi osoba, która jednak całą swoją obecną działalność opiera na gałęzi, która wyrosła z czegoś, co budowaliście razem? Tu nie ma żadnej w ogóle, żadnego humanizmu, żadnego takiego, ej, to jest też człowiek, może... Podobnie jak to użycie hashtaga nie wrócę, w ogóle też bez smaku. Co jest do kurwy, rzeczywiście? Ja teraz się dopiero skapnąłem, że ten haczyk tu jest. Gustu czegokolwiek w takiej sytuacji? Cała Polska wtedy rozmawiała o tym, jak mężczyźni manipulują młode kobiety, a zapomniała, że... kobiety manipulują jeszcze między sobą. Widzicie, jaki to jest... Straszne to jest. To jest autentycznie horror. W ogóle zniszczono moją reputację, moje finanse. Firma w Japonii jest, no, tylko bytem prawnym w tym momencie. Jeszcze nie wiadomo, co się z tym wydarzy. W imię czego? Kasia sama mi kiedyś opowiedziała. Nie wrócę, no bo to jest taki mem, który powstał dookoła Gonciarza. Kasiu, wróć przez otwarte, no. Opowiadała w prywatnej rozmowie lata temu, że jest bardzo dobrym kłamcą. Powiedziała mi, że musiała się tego nauczyć we wczesnym życiu, że żeby być dobrym kłamcą, to są jej słowa, żeby być dobrym kłamcą, trzeba w 100% wierzyć we własne kłamstwa i nigdy się nie przyznawać do czegokolwiek. A ja wtedy... Lata temu, jako nieopierzony naiwniak, pomyślałem sobie, wow, ale fajnie, że moja wspólniczka ma taki skillset. No i to jest koniec tej historii, proszę państwa. Co do chuja. To, co robiłem przez ostatnie miesiące, to jest historia wstawania z kolan, to jest historia godności i znalezienia w sobie wewnętrznej siły w momencie, kiedy cały świat jest przeciwko tobie, ale ty wiesz, jaka jest twoja prawda? Znaczy, ej, kurwa, jak ma być totalnie szczery, to co on powiedział w tym filmie, to jakby wygląda totalnie legitnie, nie? I wydaje mi się, że jestem w stanie mu jakby zaufać w tym, co gada. Rzeczywiście to się tak wszystko skleja, jakby to tamta laska całość zaplanowała, nie? Boże, te dramy internetowe są strasznie przejebane, nie?
tak chorągiewkę z siebie człowiek robi. Tutaj przyjeb, tutaj nagle się okazuje, że spoko gościu. Później tu jakaś inna intryga, matko boska. I myślę, że najlepiej zakończyć ten film i wywód słowami samej Kasi Meciński. Największym pocieszeniem jest to, że wiem, że nie jedna osoba czuje ulgę i odzyskaną sprawczość w sytuacji, w której czuło się bezradnym. Ale jaja. I, 7 godzin temu, myślałem, że 7 dni temu to zostało dodane. Ale kurwa, zajebisty odbiór tego filmu. Dobrze. Coś się zgodziło, że odjebało, czy co? Tak się oglądam, ale nic nie rozumiem. No, powiedział, nie? Znalazł dowody na tą sprawę z Pandorką. No, niby na Kasię. Zobaczymy, co tam odpowie ta laska. No, ale jakby skleja się to w całość, co powiedział w tym filmie, nie? Brzmi w miarę legitnie.